jest modlitwa. Najpowszechniej się mniema, że to jest rozmowa. W rozmowie zawsze jest ja i ty. W tym wypadku ty pisane przez duże T. W modlitwie najważniejszy jest Bóg. Najważniejszy jest Chrystus. Najważniejszy jest Duch Święty, który przychodzi z pomocą naszej słabości. Modlitwę zawsze zaczynamy z myślą, że to jest nasza inicjatywa. Tymczasem jest to zawsze Boża inicjatywa w nas. Modlitwa winna obejmować to wszystko, z czego składa się nasze życie. Nie może być czymś dodatkowym lub marginesowym. Wszystko winno znajdować w niej swój głos. Także to wszystko, co nas obciąża, to czego wstydzimy, to co ze swej natury odłącza nas od Boga.